I konie ruszyły. O, bardzo ładnie przyjęła start National Freedom i ona prowadzi, to zrozumiałe, bardzo niska waga, tak się rozgrywa handicapy. Dalej Quinto de Residencies, Binte, Marshall, Silver Run i teraz poprawia z ostatniej pozycji Betfan. O, przeskoczył jedną pozycję wyżej. National Freedom na prowadzeniu, ale nie odjechała daleko. Na drugim miejscu The Residencies. Chyba ma troszkę problemów z utrzymaniem tego konia. Jeździec na ostatnim miejscu w odstępie Silver Run. Betfan bardzo szeroko prowadzone. Tam Bint Marshall i Quinto nie zostawiają miejsca. 1300 metrów do celownika. National Freedom The Residencies. Tempo powiedziałbym, że za mocne nie jest. Betfan polem, Bint Marshall, Quinto spadł na miejsce przedostatnie, ostatni jest Silver Run. 1000 metrów do celownika. National Freedom The Residencies, Betfan bardzo mocno poprawił, co zrozumiałe, tempo cały czas bowiem bardzo wolne. Szykuje się bieg na ostatnie 500 metrów, poprawia Bint Marshall, dalej Silver Run, ostatni Quinto. I za chwilę wyjście na prostą finiszową. Dość daleko od kanatu, szeroko, żeby się nie zakopać w błocie, bliżej bariery. Teraz ruszyła National Freedom. No, niska waga jej pomaga, za nią The Residencies i Quinto. National Freedom, Quinto i przy kanacie Silver Run, który poszedł jak rakieta, objął prowadzenie. Broni się jeszcze National Freedom, bardzo ładny wyścig tej klaczy pod niską wagą. Wygrywa gonitwę dość swobodnie Silver Run. Na drugim miejscu National Freedom, trzeci Quinto.